Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dante's Inferno. Miałam dziś już co prawda nie nagrywać, ale za bardzo mnie ciekawi, co też nas tu czeka. Jak fajnie wywąchuje grzechy, co? Też bym tak chciała. Całkiem sporo. I mam z nim jakoś walczyć? Dobra, pytanie, jak? Te wielkie matki jakoś mam rozwalać, czy... Okej, w ten sposób? Aha, dobra, tak się ratuję w momencie... Ajajajaj, w momencie, gdy no, on czymś tam tym dzieje. Nie wiem, co ja mogę tu w zasadzie zrobić. Czy mogę mu jakoś magią przywalić, albo tu grzeszników z rąsi wywalić? Nie wiem, coś mu chyba zrobiłam. Tak. Zdecydowanie, jak on... wow, Dante, skaczymy zaraz, tak? Gdzieś... A nie, teraz to mniejsi przeciwnicy. Dobrze, to rozumiem, że mam mu jakoś te ręce ciachać, a później czerwone brzuszysko jakoś utłuc. I pewnie ileś tam będzie takich prób. Dobra, na razie uciekamy przed strasznymi mackami, które nas tu ścigają. Tak, zdecydowanie pomaga nam to, że on jest dość chyba ślepy. Dante? Hopsaj! Dlaczego on nie hopsa, jak sobie życzę? Co, będzie tak mi piąsteczką wymachiwał? Okej, przytrzymajmy to. Tu, Dante! Dante! No właśnie, a masz! Poznaj moc mojej kosy. No i pięknie. Dupa. Dupa, nie moc kosy. Znowu uciekamy. Nie wiem, dlaczego mi się tak te sterowanie okropnie myli tutaj ciągle. Dobra, znowu gdzieś... Au! Gdzieś tą piąstką walnie, jak wstrętny bachor. Ała! No, co on sobie myśli? Nie ma mnie tu! Dante! Tu, dajesz, tu! Tak, i... Teraz uda mi się... Pyk! I... Jeszcze raz? Czy to będzie to? Nie, kurde! Jaki on jest uparty? Dlaczego on nie chce umrzeć? Umarcie jest fajne! Wiem, że ja jestem lamą i tyle. Ale dobra, sobie będą skakać. Tak, żeby nie trafił. Hop. Czy on ma pomalowane na czarno paznokcie? Głupie to jakieś. O, udało mi się uniknąć. Auć. Dobra, to teraz... Tu, Dante! Nie narzekaj mi, teraz będzie cholera. Czy dobrze? Tak, i... Czy mi się udało? Tak. Krzyżem go. Dante, tu. No dobra, może być i tak. Kiepsko wyszło. Prawie nic mu nie zrobiłam, co? No pięknie, brawo ja. Te moje taktyki bitw to coś wspaniałego. Tylko co ja mam zrobić, jak mi się ciągle sterowanie okropnie myli?
Nie wiem, ja się do końca gry go nie nauczę. Czasami tak naprawdę mam. Że wiecie, że bossa pokonują, a w zasadzie i tak sterowanie to bardzo intuicyjnie. Tak. I teraz co to będzie? Tak. I jeszcze raz. Udało mi się, czy nie? Dante, walisz krzyżami w niego. Nie. No, dlaczego nie? A może jednak? Dobra, o nie, piekielne dzieci i rogacze. Ja wiem, że każdy chce potem móc szpanować przed znajomymi tym, że dowalił Dantemu, ale no sorry, nie ze mną te numery. Dobra, tutaj. No, możemy ukarać i tego jeszcze nie, ale zaraz to również uczynimy. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Teraz, zanim się zorientuję. I wciskanie. No. I widzisz, pozbawiłam go głowy. Ciebie też to czeka. Dobra, wiem. Na razie znowu będzie mnie tą ręką jak głupi atakował. Ła. Pytanie, ile jeszcze to mnie będzie powtórzeń kosztowało. Dobra. O, jak rozumiem, mam mu rękę rozwalić? Oj. Nie wiem, co ją zrobić. Może się ukryć. Albo z jęzorem jakoś walczyć. Mogę na przykład krzyżami? Nie, krzyże mu tak trochę nie bardzo co robią. Au! Gdzie mnie z tym jęzorem? Nie wiem, co twórcy mieli w głowie tak naprawdę, że wymyślili, że biedny Dante musi uniknąć bycia polizanym. No cóż, w końcu to piekło. Dobra, trzeba wyczuć moment i wyskakiwać chyba w odpowiednim. O nie, znowu będzie próbował mnie uderzyć. Przecież ja nawet obok nie stałam. Dobra, au, no okej, okay. Teraz już stałam trochę bliżej. Dobra, uciekniemy. I nie mam zamiaru stąd zejść. O nie, musiałam. No pięknie. A mogę na przykład tym krzyżem mu coś zrobić w ogóle? Tak, na odległość może troszeczkę coś robią, ale nie wiem, jak długo ta walka z nim potrwa. O! Nie myślałam, że to będzie tak szybko. No. Dante, dajesz. Wow, o nie. Było tak blisko. Ale jeszcze raz trzeba będzie w takim razie to zrobić, jak rozumiem. Dobra, ucieknijmy. Tak, poczekamy, aż znowu Jęzor wróci do akcji. No, Dante, dajesz. Tak. I zaraz go złapiemy. Złapiemy. Ja to wam obiecuję. A masz. Dobra, jest Jęzor. Teraz S. Tak. I... Dobra, nie. No, jak to mogło mi się nie udać znowu? Ja to wszystko jakoś za wolno robię. O, chowamy się. Dobra, zieje swoimi wyziewami. Polecam jakiś płyn do czyszczenia ust. Super. On ma moje polecajki chyba gdzieś. No, Dante, weź zamiast skakać, to ty krzyżem w niego. I może trafiaj, a nie we mnie. Zauważyliście on w moją stronę tym krzyżem, głupio, jakoś strzela zamiast tam, do niego. Tam. No. Teraz. Tak. I zamiast klikać jak opętana. No właśnie, to trzeba było... Aha, trzeba było najpierw raz, a dopiero teraz trzeba... Aj, jak opętana klikać. No super. Ale już przynajmniej wiem, jaka to jest sekwencja.
Dobrze, że to jest powtarzalne, ale mnie wykańcza wciskanie tak zawsze przycisków w odpowiedniej chwili, bo ja się za bardzo zawsze stresuję, gdy przychodzi co do czego. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Weź już umrzyj. Dlaczego to jest takie żywotne? I co, co boss to będzie żywotniejszy? No do czego to podobne? Dobra, tak, tak, tak. Kółeczko. I kręcimy, kręcimy, kręcimy. Dante, 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 dasz radę. Yes! No. Prawie jak w pile. I co? Filmik pewnie jakiś w nagrodę. O, nie. No to jak nie, to nie. Ciekawe tylko, czy jak aż tutaj pobiegną, to... Ani, zaraz, zaraz. Kurde, ja nigdy nie wiem, gdzie biec. Tam pewnie trzeba na dół zbiec, a może... No, ja nie wiem, bo w sumie logicznie jest, że dalsza droga to dół. A ja bym nie chciała, żeby mnie coś głupio ominęło. Ale to po co miałoby być aż takie wracanie? Bez sensu trochę. Gro, ja jestem podejrzliwa w takich sytuacjach. Nie myślę sobie, że możesz ze mną tak poczyniać. Dobra, tam widzę jakieś śliczne rzeczy, posąg i życie. To nam się przyda. Zaraz chyba powinnam też jakieś ulepszenia pokupować, ale takimi rzeczami to ja się wolę zajmować poza nagraniem. Jej. Nie, nie, nie. Na boki to nie. A jakie mam z tego trochę... Okej, w ten sposób. O rany, już się boję. Już się boję, co ja z tym zrobię? Spieprzę na pewno. No właśnie. To było do przewidzenia. Pytanie od którego? Aha, od tego miejsca. Dobra, to jeszcze raz to sobie weźmiemy i postaram się zrobić wszystko, by tym razem jakoś głupio tego nie zrobić. Czyli chyba musimy jak najniżej się opuścić. O, możemy nawet kosą z tego działać. Dobra. Nie ma co się spieszyć. Tak. Tak, tak, tak. No, Dante! Dlaczego on się tego nie chciał złapać, jak trzeba? Dobra, spróbuję teraz tak na szybko. No dobra. Czyli tak, na dół. No, to jest niby jasne. Tylko, że dlaczego mi to nie wychodzi? Jak zwykle, mi nic w grach nie wychodzi, taka prawda. No ale dobra, bólak i męczarniak w końcu to piekło, więc nie możemy... Hop. No, to go jakoś powstrzymuje, ta ściana, a ja tego nie mogę pojąć. Dobra, no to próbujemy i tak będą chyba aż do skutku, co? No nie wiem, wiem, że mam ten podwójny skok jakoś tu wykorzystać, tylko że to wcale nie jest takie... O! Udało mi się, wow! No kto by się spodziewał? Tylko że teraz to już w ogóle nie wiem, co z tego będzie. Dobra, Dante, wierzę w ciebie. Naprawdę ufam, że nie będzie to aż tak... O, to
dobrze, a może się nauczyłam? Aż się wierzyć nie chcę, co? Ale no dobra, ojej. Z tym? A to będzie jakieś utrudnione pewnie. Wow. Dziwne, że mi się udało. I... o nie, ja nie widzę. To jest najgorsze, że ja nie widzę, gdzie my teraz mamy doskoczyć za bardzo. Znaczy, niby coś tam, ale... O, może być kiepsko. Tu? Okej. Ostrożnie, ostrożnie. I pytanie, na którą półkę mamy się dostać? Aha, na sam dół pewnie mamy iść. Jeszcze tylko ciekawi mnie, czy te półki są, aby były, czy ja mogę na nie doskoczyć. Nie wiem, ja boję się nawet tego sprawdzać. On się nawet nie zwraca w żadnym kierunku, jak chcę taki ruch wykonać, więc... No właśnie, że to... Nic dobrego. O, rany. Czego oni ode mnie atakują? Aha, jeszcze mam... Jeszcze mam walczyć, naprawdę? Dobra, ale to może zrobimy po kolei wszystko, to znaczy... O, fajnie, to mogę w ten sposób, a nie, że muszę... być wielozadaniowa, że tak powiem. O rany. Nie wiem, jak ja mam zamiar to zrobić. Naprawdę. To będzie... jakiś pogrom. Okej. Wow, Dante, skacz! Nie, nie, nie chcesz? O kurde. Dobra. Ja się będę łudzić, że Dante jest na tyle ogarnięty, że sam się jakoś złapie? Nie. Dobra, ja się będę łudzić, że Dante jest na tyle ogarnięty, że sam się złapie. Haha. I dobra. No, ta gra naprawdę wiele ode mnie wymaga. Przy moim poziomie tutaj umiejętności, jeśli chodzi o wszelkie jakieś skoki i wyskoki, to jakaś masakra. Okej. Chyba mi się ładnie udało, jak na razie. I tak, ostrożnie sobie zejdę. Nawet nie wiem, czy to można przyspieszyć, czy nie, bo no cóż, wolę nie próbować. Boję się, że się zabiję i tyle. Dobra, czyli tak. Auć. Dobra. Kogo my tu mamy? No cóż... co by tu zrobić? No cóż, obiecałam. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Wiem, wiem, smutne. Ale po prostu byłam zbyt ciekawa. Wolę jakoś te dusze wszystkie zbawiać i tyle wam powiem. King Richard wants us to babysit 3,000 prisoners? That is the king's command? He intends to negotiate the exchange of these prisoners for the return of the true cross. Negotiate with heretics? I can comfort you if you let my brother go. I have a woman in Florence. Dante. Don't. Let me comfort you. Aha. Dobra. Last. Wow. Dobra, pierwsze co to widzimy monetę, ale najpierw filmik i dobrze, bo bardzo ładne są w tej grze. Trochę przerażające.
Jaka ślicznotka. Czyżby jakiś odrzucony kochanek? Dobra, najpierw tym się zajmiemy, a później zacznę może się rozglądać. Co tu może mnie zabić? Pewnie te fioletowe cosie. Więc postaram się ich raczej unikać. One chyba mają jakiś... Tak, tak. To będzie na czas w takim razie chyba. No to zaraz, tutaj mogę w miarę bezpiecznie przesiedzieć, tak? O, tu jakieś coś jest. I pytanie po co? Co ja z tym mogę zrobić? Figurę rozwalimy tym samym, czy coś? Popsujemy tutaj to? Aha, mogę to przerzucić w drugą stronę? Nie wiem, czy to było... Oj, mogę gdzieś zejść, wow! Pytanie, czy poznajcie, czy to taka droga jest właściwa? Trochę boję się skoczyć, ale dobrze jest. Coś się gra zacięła dziwnie. Tak, bardzo dziwnie to wyglądało, ale zobaczcie. Tam w tym fioletowo-niebieskim ślicznym wirze jacyś potępieńcy sobie ku górze lecą. No piękne widoki. Żadne biuro podróży wam tego nie zaoferuje. Dobra. Na dół nie, czyli wracamy. No to przynajmniej wiemy, że nie była to dalsza droga. Czyli tak. To nie rozwiązało nam problemu dotyczącego tego fioletowego cosia, które prawdopodobnie jest bardzo zabójcze, jeśli w to wejdą. No to postaram się nie wyjść. O nie, coś wraca chyba. Nie wiem, czy tu... O, tutaj też. A więc za każdym tym mogą jakoś przejść. No to szkoda, że wcześniej mi to do głowy nie przyszło, bo wydaje mi się, że w dwóch miejscach nie sprawdziłam tego. Ale też w sumie nie wydaje mi się, by na tym poziomie trudności tak wymagane było znajdowanie dosłownie wszystkiego, bo chyba idzie całkiem nieźle sobie poradzić. Także w takiej bardzo okrojonej wersji. No ale miło byłoby mieć jak najwięcej tego wszystkiego. Tylko, że też już... Ja zawsze jak gram, to wiem, że nigdy nie uda mi się w 100% wszystkiego zebrać tego, co twórcy wymyślili, bo ja... Nie dość, że nie umiem takich rzeczy szukać, to ja nie mam do tego cierpliwości i w końcu to mi przestaje sprawiać jakąkolwiek przyjemność, a ja gram głównie dla przyjemności, nawet nie tam dla jakichś wyzwań, więc zawsze ta przyjemność, czerpanie z fabuły i oczywiście dla oka, jeśli mowa o grafice, liczy się najbardziej. No, ale życie to życiu nie odmówię, nie opuszczę. No i tutaj czeka nas troszeczkę gadaniny. The winds of lust smite these damned. No hope of less pain, no hope of rest ever comforts them. To this torment are condemned the carnal damned. Those for whom desire conquered reason. Czyli teraz mam tu wskoczyć? A chyba nie. No dobra. O nie, o nie, o nie. Błyskotek jakiś dziwaczny i tu byłam. To trochę nie bardzo wiem. Co ja też mam tu zrobić w takim razie? No dobra, to sobie leci. Spróbuję jeszcze to przestawić.
I co, to wróci tam? I... No, na to by wyglądało. To co, pójdzie tam? O, super. Dante, leć, 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 leć. Pewnie nie zdążą. Hopsa, jest! Jednak! Wow, cóż za wyczucie. O, cholera. Jakaś licznotka do rozwalenia. Proszę, proszę. A tak się zastanawiałam, co będzie w tym kręgu. No, w sumie przy pożądaniu, któż by nas inny tu mógł czekać. Ale one są szybkie, jak na takich szpilkach. Kurczę, że też... Ja nie wiem, ja nienawidzę szpilek wysokich obcasów. I podziwiam, podziwiam. Dobra, rozwalmy ją. Bo ona sobie pozwala na o wiele za dużo. I co? Ona znowu pewnie... Ojej! Dobra, to może trochę krzyżami. Takie dźwięki one wydają. Trochę dziwne. Serio? To brzmi nawet bardzo dziwnie. Dobra, Dante. Jak rozumiem, szybkie ataki się prawdopodobnie bardziej skuszą, jasne. Albo magia. Co jej? Dlaczego ona jest taka trudna do zabicia? No co jest? Nie może być. Nie rozumiem tego. Dlaczego ona nie chce umrzeć? Dobra, tam mamy jakieś pokrętło, tu troszeczkę many. Tak, z nimi, to już mi gra sugeruje, że z nimi trzeba będzie się magią uporać. No, dobra, zrobi się. To wygląda trochę jak język. Dziwne. Pewnie po przekręt... A to kawałek łba węża. Ciekawe, co się stanie po przekręceniu tego. Ale cóż, to dowiemy się tego w kolejnym odcinku. Na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.